dzisiaj zrobimy eksperyment, na którego efekt będzie musiał poczekać jeden dzień, ale naprawdę będzie spektakularny, wiesz? Do tego będą nam potrzebne róże i barwniki. To mama najpierw tutaj przytnie róże. O, w taki sposób, żebym miała dwie części. Tutaj też. Ale musisz to przeciąć. Mhm, właśnie to przecinam. Do czego? Tak, żeby włożyć do dwóch szklanek, wiesz? Chcemy włożyć tą różę do dwóch szklanek. O, tylko dobrze. Jedną, to po to wziąłeś dwa? Nie, dwie, obydwie. Dobrze, to jakie chcesz kolory do pierwszej róży? Najpierw taki. Dobrze. Dobrze, to wlejemy trochę żółtego. I jaki chciałabyś drugi kolor? Czerwony. Dwa róże. I tutaj wsadzimy jedną różę. Tak, żeby miała dostęp do wody. I tak będzie rosnąć do jutra, ok? Rosnąć. No i tutaj pozostałe kolory, tak? Zielony? Tak. Dobrze. Zielony. I? Różowy! Tak, zielony i różowy. Ten różowy się zabarwi na czerwony. Oj, tutaj jest słabo, mama zrobiła. To wsadzimy do różowego? Dlaczego? Czy jeszcze jedną muszę wziąć? Jeszcze jedną. Dobrze. Po prostu za cienka była ta łodyżka, wiesz? Misiu, nie przesuwaj stolika. Długo. O, to będzie ok. To będzie ok. Ale musimy o coś oprzeć, wiesz? Zobaczmy się, przyglądamy się różom, które zrobiłyśmy wczoraj i faktycznie się zabarwiły, chociaż tutaj zdominowały zielone i płatki zrobiły się zielone, widzisz? A tutaj są żółte i czerwone. Zobacz, jaka ładna róża się zrobiła zielona. Widzisz, jakie ma zielone płatki? To w środku. No, cała w środku jest jeszcze biała, ale na zewnątrz płatki już są zielone. Ta się moczyła w kolorach w żółtym i w czerwonym. I z jednej strony jest żółta, a z jednej jest czerwona. Najładniej chyba wyszła ta zielona, prawda? Bo taka w kropeczki. Podoba Ci się? To też są w kropeczki. Tak. Te żółte są takie jaśniejsze. Mi się podoba. Ale ta mi się najbardziej podoba. Ta Ci się podoba.